Witam ludziska, z tej strony Maksim1980. Dzisiaj pokażę wam 15-minutówkę z gry La Noire, gry ze stajni Rockstar. Ja się tutaj spodziewałem naprawdę fajnego tytułu, a tak naprawdę, no sorry, jest średnio, jak dla mnie. Zaraz zobaczycie dlaczego. Gra oczywiście była reklamowana wszędzie wobec jako zajebisty motion capture, jeżeli chodzi o twarz, jeżeli chodzi o mimikę twarzy, tutaj ta animacja, i to jest zrobione bardzo fajnie. Dobra, zaczynamy tutaj jechać i powiem szczerze, jest kiepsko z tym gameplayem, jeżeli chodzi tutaj o sterowanie tym samochodem. W Mafii było to zrobione lepiej, ja może będę miał troszkę porównania do Mafii z racji podobnego klimatu. Okej. Jak widzicie, dojechaliśmy na miejsce. Automatycznie przełącza nam się tutaj na widok TPP. I śmigamy tutaj przeszukiwać miejsce zbrodni. Możemy się rozglądać oczywiście jak chcemy. Grafika nie jest zła, grafika jest całkiem fajna. Gra oczywiście ma bugi, jak każda. Takie różne śmieszne typu, nie wiem czy to tutaj akurat będzie widać. Chyba tutaj nie będzie tego widać. Ale wszelkie, o właśnie było widać. Jakieś przenikanie, ręka w ścianie z latarką. Dobra, nie czepiamy się szczegółów, idziemy dalej. Ja spodziewałem się naprawdę fajnego tytułu, a tak naprawdę szczerze powiem, jeżeli chodzi o moją osobę, to ja się tutaj trochę nudziłem. Przeszukujemy miejsce zbrodni, mamy różne obiekty, niektóre, które są ważne dla śledztwa, niektóre, które nic nie wnoszą. Jak widzicie, możemy sobie obracać każdy obiekt. Ja może pójdę mniej więcej już tutaj ten objective wykonać, który tutaj jest zrobiony. O, tu jest jeszcze gazeta, te gazety też zbieramy. Oraz kilka innych rzeczy. Okej. Ja nie chcę widzieć tej historii, ale jakbym nacisnął X, to włączyłoby się dość długie demko, którego oczywiście też nie możemy skipnąć. Więc ja tutaj pieprzę tą gazetę, idę dalej. Bo nie chcę, żeby ten gameplay w 50% składał się z demek. Co jest wkurzające, że tych demek nie możemy skipować w ogóle. Także jesteśmy zmuszeni to wszystko oglądać. Dobra, możemy tutaj prosić partnera o radę. Jesteśmy na miejscu zbrodni, widzimy tutaj ślady krwi. Jak widzicie, nowa wskazówka. Trochę szkoda, że gra została tylko i wyłącznie po angielsku wydana. Ludzie, którzy nie znają bardzo dobrze języka angielskiego, to tak średnio. I tu widzimy w odbiciu okna pistolet. Dobra. Ja pobiegnę tutaj szybciej, żeby z tego gameplayu jak najwięcej było, żeby jak najwięcej wam pokazać. Wspinamy się tutaj po rurce. No i podnosimy ten pistolet, możemy go też poobracać oczywiście. No i co tutaj mamy? Mamy numer seryjny broni i rewolwer ląduje do naszych tutaj dowodów. Dwie kule wystrzelone, jak żeście widzieli. Trochę dziwne, że w tamtych czasach już przecież była możliwość ściągania odcisków palców i tego typu rzeczy. Tutaj on sobie to wszystko bierze do ręki. No problem jak dla niego, także okej, dobra, nie czepiajmy się znowu szczegółów. Lecimy dalej. Muszę sobie pogadać. Jak widzicie, mimika twarzy naprawdę rewelacyjna. Samo podejście do gry też rewelacyjne, tylko no, troszkę mnie nudzi, przynajmniej te pierwsze godziny gry. Jeszcze jakby, powiem szczerze, tutaj ten gameplay był jakiś taki pasjonujący. Nie wiem, czy tutaj zdążę wam pokazać w tym gameplayu to wszystko, ale tak, jazda samochodem
jest naprawdę zrobiona średnio. Tutaj jeszcze właśnie na notatniku wybieramy, gdzie chcemy się udać. Ustawimy sobie set destination na radarze, gdzie mamy jechać. I tak wracając, jazda samochodem jest zrobiona średnio. Strzelanie jest zrobione średnio. Elementy typu parkour, bo tu też oczywiście wcisnęli parkoura, czyli ścigamy kogoś gdzieś tam na piechotę, też są zrobione średnio. Tutaj większość opiera się na tym, że przesłuchujemy czy podejrzanego, czy świadków, zadając odpowiednie pytania. Czy główkujemy właśnie tutaj nad wskazówkami. Wiadomo, z tym rewolwerem, którym żeśmy znaleźli, udajemy się do sklepu z bronią, żeby dowiedzieć się, kto go zakupił. Jeszcze wam, nie wiem, czy to tutaj będzie możliwość. Mamy mapkę. Ok, jak widzicie, miasto jest dość. Jak widzicie, jest to dość duża mapa. Ok, zasuwamy dalej, żeby nie tracić czasu. Oczywiście możemy wpieprzać w te wszystkie samochody, co za różnica, nic tutaj się nie dzieje, my jesteśmy policjantami w tej chwili. Jedynie podczas pościgów to będzie miało znaczenie, ale tak to sobie możemy praktycznie rozpieprzać to wszystko bez żadnej konsekwencji. Ok, i dojechaliśmy do Central Guns, do sklepu. No i trzeba przepytać tutaj gościa. Ok. Ja zapamiętałem numer tej broni, my musimy go tutaj znaleźć. Kto go zakupił, jak widzicie tutaj po serial numberze. Ok, z tego co pamiętam, to był ten numer, czyli Schneider Errol. Jedno niżej. Ok, mamy. Mamy update. Razem z adresem. No i jedziemy pod wskazane miejsce. Ok. Zobaczę, jak się wyrobię z czasem, bo być może zrobię drugą część tego filmiku, zobaczymy zresztą. Dobra, jedziemy pod wskazany adres w tej chwili. Miasto widzicie, w mafii ludzie narzekali, że jest dość puste. Tutaj też jest puste jak cholera. Ludzi praktycznie sztukowo. Jedynie te jeżdżące samochody, a tak to naprawdę bardzo mało tutaj się dzieje w tym mieście. Oni sobie muszą pogadać. Mamy też oczywiście zmianę widoku, w sensie możemy spojrzeć do tyłu, bądź też włączyć syrenę, bądź też taki filmowy widok. Widzicie? Ok. Aha. Ja się tu zagalopowałem. Next left. Wjedźmy tutaj na ten most. Wyłączmy tą syrenę, bo jedziemy przecież po podejrzanego, żeby nam nie spierniczył. A myślę, że jednak drugą część zrobię z tego, bo tutaj to trochę dość trwa, żeby wam pokazać, czy wam ten gameplay będzie odpowiadał, bo to, że mi akurat on nie za bardzo i troszkę się zawiodłem, to jest nieważne. Ważne, żebyście wy zobaczyli, czy was ten tytuł interesuje, czy chcecie w to grać. Żebyście nie pakowali kasy w coś, co wam się nie podoba. Dobra. Wystarczy, widzicie, dojechać mniej więcej w to samo miejsce i nie trzeba nic parkować ani nic, po prostu automatycznie włącza się demeczko i zasuwamy.
Okej, okay, zobaczmy pod którym numerem ten pan mieszka. To był Shredder, czyli pod dwójką. Szukamy drzwi numer 2. Na dole tutaj jest jedynka. Tutaj mamy trójkę. No to tu będzie dwójka. Łoimy w drzwi. No i demko. Malutkie. Okej. No i gościu się burzy. I mamy tutaj pierwszy element walki. Jak widzicie, mamy uniki. I mamy fight. Aż mi czapka spadła. Dobra, zaraz ją podniesiemy, jak załatwimy gościa. Jeszcze mamy możliwość chwycenia gościa i wypłacenia mu baśki, także zaraz hatryś i dobitka. I oczywiście włącza się następne demko. Gościu jest aresztowany. Przeszukajmy apartament pana Shreddera. Porozglądamy się. Tutaj mamy magiczną książeczkę. Możemy sobie poprzeglądać, pooglądać nazwiska. Floyd Rose. Ok. Dobra, ja sobie skipnąłem to demko. I jak widzicie, tutaj mamy taki flashback, żeby się dowiedzieć coś więcej o naszym bohaterze, którego też nie da się oczywiście skipnąć. Musimy oglądać jakieś starsze czasy naszego bohatera, co on robił w tamtych czasach. Także poznajemy tutaj tą historię. Widzicie, taki przylizany goguś w koszulce, w paseczki. No i armia wzywa. No i oczywiście będzie nam się tutaj to plątać przez grę. Ta mimika twarzy naprawdę rewelacyjnie zrobiona. Fajnie widać te ścięgna, mięśnie twarzy. Jakieś dołeczki na policzkach itp. itd. Okej. Any other gentleman for OCS? OCS is an Elliot. You take the Camp Elliot bus over there. Musi sobie pogadać. This bus is for men who want to fight. Okej. Okay. I mamy flashback znowu z powrotem do naszych czasów. Troszkę nam się to tutaj znowu wczytuje. No i mamy następną sprawę. Uzbrojony, niebezpieczny. Zostawię wam tutaj ten kawałek demka i myślę, że widzimy się w drugiej części tego filmiku. Bo jednak tutaj praktycznie w tej pierwszej to nie jest nic pokazane, także zobaczycie zaraz dalej, co się będzie działo. No i ja was pozdrawiam i oglądajcie część drugą, trzymajcie się. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211.